Jedziecie trzeci zjazd. Zjedźcie z rota. Parking długoterminowy D. Zakończyliśmy krótki urlop w Karpaczu, ale to nie koniec naszej wakacyjnej przygody. Postanowiliśmy skorzystać z tego, że jesteśmy blisko lotniska we Wrocławiu i znaleźć jakiś lot. Znaleźliśmy lot do Dubrownika za 1000 zł w obie strony za dwie osoby. Jeśli chodzi o inne koszty, pozostawienie samochodu na 4 dni na parkingu lotniska to 149 zł. Samochód już pozostawiony, a my w tej chwili udajemy się na lotnisko i wylatujemy do Chorwacji. Jest to nasza trzecia wycieczka do tego kraju, po raz pierwszy samolotem. Półtorej godziny i znaleźć się na południu Chorwacji to bezcenne. Kupiliśmy kartę miejską w Dubrowniku. Ta karta wyszła około 55 euro na 7 dni, ale sam wstęp na mury miejskie kosztuje 35 euro, więc z pewnością taki zakup się nam chyba opłaci. Chcieliśmy skorzystać w Dubrowniku z komunikacji miejskiej, ale przyjeżdża tutaj bardzo rzadko, no i korzystamy w tej chwili z aplikacji pomocnej nazywanej Uberem, także za minutę dosłownie będzie nasz kierowca i Uberem za jedyne 26 euro pojedziemy do centrum Dubrownika. Jak się później dowiedzieliśmy, autobusy komunikacji miejskiej na lotnisko w ogóle nie docierają. A z samego lotniska do miasta i z miasta na lotnisko kursują specjalne busy. Nieco tańsze od Ubera. My postanowiliśmy jednak nie zmieniać już naszych planów i pojechaliśmy do miasta Uber. Nasz kierowca polecił nam najlepsze plaże wokół miasta i miejsca, które koniecznie musimy zwiedzić podczas naszego krótkiego pobytu w mieście. Dotarliśmy do Dubrownika, teraz szukamy naszego pensjonatu. Podróż z lotniska trwała około 20 minut. Jest tutaj, jak mówił nasz kierowca, około 15-20 km, ale zobaczcie widoki. Bezcenne. Żeby nie tracić czasu, jeszcze pierwszego dnia po szybkiej obiadu kolacji wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy w stronę Starego Miasta. Po wyjściu z autobusu kierujemy się w lewą stronę. Dosłownie kilkanaście metrów dalej po raz pierwszy odbiera nam mowę z wrażenia. Za nim mówiliśmy za sprawą majestatycznej i pięknej bramy Pile. Masz jakieś życzenie? Po przejściu przez bramę naszym oczom ukazuje się wielka fontanna Onufrego. Za dnia miejsce odpoczynku, wieczorami miejsce spotkań. Żeby spełniły się marzenia, koniecznie trzeba się z niej napić wody. Według innej legendy wystarczy obmyć w niej ręce. To spotkanie ze Starym Miastem w całości wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO było niezwykłe. Szczególnie po wejściu w jego wąskie uliczki. Tam poczuliśmy prawdziwy klimat historii Dubrownika. A to już ulica Placa, nazywana też Stradun. Przepiękny 300-metrowy trakt z marmuru, który ciężko przeoczyć, bo ciągnie się przez całe Stare Miasto. Od bramy Pile do bramy Pescaria. Na jej końcu, po prawej stronie, stoi kościół pod wezwaniem świętego Błażeja, patrona miasta. Jest około godziny 23:00, całe miasto tętni życiem. Żeby w życiu mieć szczęście, koniecznie trzeba dotknąć tego nosa. To Noza Drżica, najpopularniejszego w Chorwacji pisarza renesansu. Jeśli
jesteś fanem gry o tron, to na każdym kroku znajdziesz tutaj scenografię, kadry z tego filmu, sklepy pełne są pamiątek. Jedna z najpopularniejszych scen gry o tron została nakręcona właśnie tutaj, na schodach jezuickich. Prowadzą one do kościoła świętego Ignacego. Od ekranizacji serialu są najpopularniejszym miejscem sesji fotograficznych w Dubrowniku. Wszak to na nich Cersei Lannister odbyła marsz pokutny, który zapadł w pamięci fanów serialu. Mangoras? Bafelku? Wszystko jest dobrze, szefowa, jak ty polecasz. Kończymy pierwszy dzień naszego pobytu w Dubrowniku i powiem wam tyle, że po prostu brakuje słów. Całe miasto wygląda fantastycznie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Dubrownika. Jutro wracamy tutaj, pójdziemy na mury miejskie. Dzisiaj po raz pierwszy skorzystaliśmy z Dubrownik Pass. Są trzy opcje, za 35 euro na 24 godziny, 45 euro 3 dni i 55 euro za 7 dni. Powiem tak, na pewno się opłaca, bo komunikacja miejska gratis i wejście na mury 35 euro kosztują w normalnej cenie. Wchodzimy gratis. Jeśli chodzi o komunikację miejską, pokazujemy kartę przy pierwszym wejściu do autobusu. Kierowca każe nam zeskanować kod, wydaje nam bilet, który przy każdym następnym skorzystaniu z autobusu skanujemy. My dzisiaj zakończyliśmy wizytę w Dubrowniku i za chwilę ruszamy autobusem w stronę naszego pensjonatu. Na kolejny dzień, o którym opowiem w kolejnym odcinku, zaplanowaliśmy wejście na mury miejskie. To jedna z największych, jeśli nie największa atrakcja wizyty w Dubrowniku. Kliknij w przycisk pod filmem i subskrybuj kanał. Wtedy nie przeoczysz kolejnego odcinka wyprawy do Dubrownika. Do zobaczenia.